Cześć, z tej strony Michał. Jak już zauważyliście w ostatnim z postów, napisałem Wam, że we wtorek dokładnie wyjeżdżam do Norwegii odbyć tam praktykę w międzynarodowej firmie budowlanej w dziale geodezji, z czego się niezmiernie cieszę i tak sobie pomyślałem, czy dzięki temu, że tam jadę, nie mogę zrobić coś takiego ekstra, coś, co by odmieniło mojego bloga w jakiś sposób, a także dzięki temu znalazłbym jakieś nowe hobby. I tak jak Wam napisałem, postaram się wystartować z serią ciekawych nagrań wideo, w których będę opowiadał o życiu, o pracy w Norwegii. Dlaczego chciałbym to zrobić? A mianowicie zmusimy do tego kolega. Nie, prawda jest taka, że zdaję sobie z tego sprawę jako imigrant tak naprawdę, który ponad 6 lat temu przyjechał tutaj do Berlina, stolicy Niemiec i zaczął całkiem nowe życie w obcym kraju, znajomość języka i całkowicie tej kultury, życia, że jest to bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa dla wielu ludzi, którzy niejednokrotnie marzą o tym, chcą wyjechać gdzieś, chcą zacząć nowe życie za granicą, bo są już tą polską rzeczywistością znudzeni. Ale jednak nie podejmą tego pierwszego kroku, bo jest ogromna przeszkoda. Nawet nie chodzi o to, że język, ale inne rzeczy. Więc jadąc teraz do Stavanger, muszę jakby znowu zacząć wszystko od nowa. Mam tutaj na myśli wszelkie formalności, załatwiania w urzędach. Przede wszystkim, co jest dla mnie istotne, służba zdrowia. Ja zawsze się tym interesuję najbardziej. Dużo ludzi, którzy tutaj są ze mną już jakiś czas, wiedzą, że mam jakieś tam mniejsze lub większe problemy ze zdrowiem i zawsze gdziekolwiek nie pojadę, jest dla mnie najbardziej istotną kwestią, jak jest rozwiązany system służby zdrowia. Dlatego już w tym temacie, zanim jeszcze wyjadę tak naprawdę, zdążyłem się zorientować i mniej więcej wiem, na czym to polega. I nie jest to, powiem Wam, temat prosty. Nie jest to temat prosty nawet dla mnie, dla osoby, której w zasadzie no, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie boję się, jestem odważny, zawsze pukam w każde drzwi. Jeżeli nie chcą mnie właśnie też drzwiami czasami, to wchodzę oknem i ci, co mnie znają, to wiedzą, że taki jestem. Aczkolwiek no, ta służba zdrowia nie wygląda najlepiej w tej Norwegii. I właśnie takie rzeczy chciałbym Wam pokazać. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę udostępnić ten materiał dalej. Być może pomożecie w ten sposób ludziom, którzy właśnie chcieliby się dowiedzieć, jak to życie w Norwegii i ta praca w Norwegii wygląda. Ale nie będzie tylko o samej pracy i o samych takich mniej przyjemnych rzeczach, jak załatwianie papierków w urzędach. Jest to blog podróżniczy, a więc w większej mierze chciałbym Wam pokazać kraj, jakim jest Norwegia. A jest to kraj fantastyczny. Jak wiecie, już też z moich poprzednich postów byłem w Norwegii rok temu i byłem jeszcze w tym roku. Widzieliście zdjęcia, widzieliście krótkie filmiki wideo. Jeżeli chodzi o naturę, to kraj naprawdę nie ma chyba sobie równych. No jak dla mnie na dzień dzisiejszy, bo ja uwielbiam góry, a gór jest tam pod dostatkiem, więc zobaczycie, to wszystko Wam pokażę w nagraniach wideo. Będzie to też taka część, powiedzmy, łopatologiczna, czyli napiszemy, jak dojechać, czym dojechać, za ile dojechać, żeby wszyscy wiedzieli przed wyjazdem. Ja miałem niejednokrotnie sytuację, gdzie znajomi do mnie mówili: Michał, byliśmy przygotowani na to, że będzie drogo, ale że aż tak drogo, się tego nie spodziewaliśmy. Więc co zrobimy? Pójdziemy do sklepu, pokażemy Wam ceny, zobaczycie, jak mniej więcej to wygląda, na ile się przygotować, na co się przygotować. Filmy będzie można zobaczyć także na YouTube. Jest to jeszcze kanał nierozwinięty, jakby, jeżeli mógłbym powiedzieć, w taki sposób jak konto facebookowe. Mianowicie jest tam bardzo dużo filmów, aczkolwiek są to takie filmy z moich podróży, wiecie, tylko no, tak typowo zgrane z telefonu komórkowego. Są niektóre filmy ciekawe, aczkolwiek no, mam nadzieję, że ten kanał też się będzie rozwijał i że tam też będą odbiorcy. Można filmy oglądać na Facebooku, można filmy oglądać na kanale YouTube, bez znaczenia.
Zapraszam Was do tego też bardzo serdecznie. Też nie jestem wielkim profesjonalistą, jeżeli chodzi o montaż filmu, dlatego pewnie krok po kroku zrobimy coś z tego, jakiś fajny taki projekt, że finalnie będzie się to wszystkim podobać. A przede wszystkim mi, bo robię to dla siebie przede wszystkim.